Gdzie jest wasze 100 konkretów? Gdzie są wasze obietnice, które wszyscy pamiętamy? Gdzie jest paliwo po 5,19? Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Gdzie jest obniżenie podatku Belki? Gdzie jest powrót składki zdrowotnej do czasów sprzed Nowego Ładu? Co się stało z waszymi obietnicami? Mamy dzisiaj 100 konkretów. Po prostu jesteście nierobami zwykłymi. Nie, przez rok czasu oprócz szczucia i nienawiści nie wprowadziliście do systemu politycznego niczego. Pan prezydent Andrzej Duda raczył wygłosić orędzie, które bardziej pasowałoby do wystąpienia lidera partii opozycyjnej. Nie był głową państwa tutaj na tej Izbie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, minął rok od wyborów, w których ta uśmiechnięta koalicja przejęła władzę. Gdzie jest wasze 100 konkretów? Gdzie są wasze obietnice, które wszyscy pamiętamy? Gdzie jest paliwo po 5,19? Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Gdzie jest obniżenie podatku Belki? Gdzie jest powrót składki zdrowotnej do czasów sprzed Nowego Ładu? Co się stało z waszymi obietnicami? Zamiast tego zajęliście się walką z bobrami, z alkotubkami, robieniem sobie zdjęć na wałach i wsadzaniem swoich kolesi do spółek. Niestety, żałuję, nie zajęliście się tylko tym, bo szkody byłyby mniejsze. Znaleźliście czas na zatrzymanie CPK, na zatrzymanie elektrowni jądrowej, na rozwalenie wymiaru sprawiedliwości, na zrujnowanie naszych finansów publicznych. Zaproponowaliście budżet z rekordowym długiem, deficytem, odsetkami, potrzebami pożyczkowymi. Jesteście bardziej nieodpowiedzialni niż PiS. W sprawach najistotniejszych działacie na szkodę naszego państwa. Nie wiem, czy umyślnie, czy celowo demolujecie nasz kraj. Mam wielką nadzieję, że ten rząd upadnie, zanim doprowadzi do jakiejś wielkiej katastrofy. W wnioskach formalnych nie mamy wniosku o upadek rządu, a więc nie mamy nad czym głosować w tej chwili. Wnioskiem przeciwnym. Przeciwnym do wniosku o odroczenie, przypominam, gdyby ktoś się zgubił. Tak. Jestem z wnioskiem przeciwnym o odroczeniu. Uważam, że takie sprawy na gorąco powinniśmy załatwiać tu i teraz. Otóż, proszę państwa, o demokrację oczywiście trzeba zabiegać, ale przede wszystkim trzeba demokracji przestrzegać. I to, co powiedział tutaj Donald Tusk, po prostu zwyczajnie włosy się jeżą. No proszę państwa, prezydent niczego innego dzisiaj nie powiedział, tylko powiedział o faktach. Powiedział, jak jest, prosto w oczy. Może dlatego was to boli. Mamy dzisiaj 100 konkretów. Po prostu jesteście nierobami zwykłymi. Nie, przez rok czasu oprócz szczucia i nienawiści nie wprowadziliście do systemu politycznego niczego. Dokładnie niczego. A to, że Donald Tusk mówi o tym, że zebrał, proszę państwa, w czerwcu 400 tysięcy ludzi, TVN powiedziało, że to kosztowało 5 milionów. Taka jest wasza demokracja. Po drugie, jeżeli sugeruje Donald Tusk, że pan prezydent ma, proszę państwa, demokrację nie w głowie i nie będzie teraz sugerował gdzie, to ja chcę powiedzieć, że Donald Tusk właśnie społeczeństwo nie ma w głowie, tylko nie chce sugerować gdzie. Dziękuję panie pośle, nie rozwijajmy już tych anatomicznych ścieżek i dociekań. I teraz pani posłanka Anna Maria Żukowska, Lewica. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Po to, żeby dowiedzieć się, czy wszyscy posłowie i posłanki, którzy zostali wybrani rok temu do pracy w tej Izbie, są na tej Izbie w rocznicę tych wyborów obecni. Pan prezydent Andrzej Duda raczył wygłosić orędzie, które bardziej pasowałoby do wystąpienia lidera partii opozycyjnej. Nie był głową państwa tutaj na tej Izbie. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, droga koalicjo, ta rocznica wyborów nam się nie udała. W tej chwili zastanawiam się, czy jedynym momentem, kiedy stanęliśmy wszyscy razem obok siebie, był ten moment podpisywania umowy koalicyjnej. Chciałabym, żeby po roku pokazać, że jesteśmy wszyscy wspólnie razem ze sobą. I ludzie nas wybrali po to, żebyśmy różnili się od nich, od Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy szanowali prawa człowieka, szanowali konstytucję i żebyśmy wprowadzili takie rzeczy, które poszerzają te prawa, jak związki partnerskie, jak prawa reprodukcyjne. Na to ludzie czekają, nie na ograniczanie praw konstytucyjnych i praw człowieka. Dziękuję bardzo.
Za chwilę będziemy mogli unisono, wszyscy razem, ponad partyjnymi podziałami stwierdzić kworum, chyba że pan poseł Kowalski przekona nas, że nie powinniśmy tego robić. Panie marszałku, po pierwsze, pani poseł powinna mówić po polsku w tej izbie, a nie na tej izbie, to po pierwsze. A po drugie, panie ministrze Siemoniak, do pana. Minister Szefernaker ujawnił szokujące dane. 200 kilometrów zapor przeciwpowodziowych leżało w magazynach Państwowej Straży Pożarnej, kiedy Polska była zalewana powodzią. Pan wykorzystał w czasie 13, 14, 15, 16 września tylko 9 kilometrów. Proszę przyjść teraz tutaj na mównicę i powiedzieć mieszkańcom Nysy, bo się tam pan fotografował 14, 15, 16 września, dlaczego? Dlaczego w magazynach Straży Pożarnej leżały nowoczesne zapory, a ludzie własnymi rękami ratowali swoje życie i dorobek? Dziękuję bardzo. Ponieważ został zgłoszony wniosek o stwierdzenie kworum, proszę wszystkich Państwa o naciśnięcie przycisku dowolnego w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu, a my zobaczymy, czy są Państwo za swoją obecnością, czy przeciw, czy wstrzymują się w tej sprawie. Nie ma tego nowego czego? Systemu. Że tylko kworum się potwierdza? Pomyślimy nad tym, bo nie chcę też stawiać Państwa w kłopotliwej sytuacji. Dziękuję. To jest głębsze pytanie, tak. Czy jest się za, przeciw, czy się wstrzymuje? Ale mamy tu dyskusję lingwistyczną, więc może i filozoficzną udźwigniemy. No, cóż można stwierdzić? Jest nas 419. W związku z powyższym należy stwierdzić, że jest też kworum. Dziękuję bardzo. I teraz pan poseł Stefan Krajewski w... Tym razem jako klub Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Bo czasami występuje jako minister, a teraz występuje jako klub. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam wniosek formalny do PiS-u, żeby przestali w końcu straszyć Polaków. To od roku nie działa. Pomogliśmy rolnikom, kiedy mieli problem z wywiezieniem zboża, którego naciągnęliście niesamowite ilości z Ukrainy. Pomogliśmy rolnikom, którzy ucierpieli wskutek gradobicia, przymrozków, a pani minister w 2 tygodnie miała mnóstwo pomysłów, których nie zrealizowała w 8 lat. Więc przestańcie już straszyć. Rekordowy budżet na rolnictwo na 2025 rok, 85 miliardów złotych. I tego nie zakrzyczycie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nie, pani poseł, nie daje pani prawa do sprostowania. Zawsze daje pani prawo do sprzeciwu w sprawie wniosków formalnych, ale sprostowania niestety tego wniosku nie mogę uwzględnić. Wiem, ale samo wymienienie czyjegoś nazwiska nie jest podstawą do prawa do sprostowania. Pan poseł Michał Kołodziejczak w imieniu klubu Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wypowiadając się w imieniu rolników, nie macie wstydu. Ta pogarda, która z was biła przez 8 lat. Ja tylko przypomnę, staliśmy miesiącami na ulicy. Ani Puda, ani minister Kowalczyk, ani minister Telus nie chcieliście się ani raz spotkać. Nie spotykaliście się. Żebyście się spotkali, musieliśmy wejść do Ministerstwa Rolnictwa i zagrozić, że nie wyjdziemy. Nie chciał pan przeznaczyć pieniędzy na pomoc, które znalazły się dopiero wtedy, kiedy powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy z Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli nie będzie pieniędzy. O kryzysie ze zbożem na granicy powiedzieliście dopiero wtedy, kiedy staliśmy tygodniami na torach w Hrubieszowie. Kładliście głowę w piasek. Tylko w tym roku do polskich rolników trafiło pieniędzy na silosy, na 1 000 000 ton. Tylko w tym dziękuję roku bardzo. Ta pogarda, buta i chamstwo, którym dziękuję przykrywaliście bardzo, problemy panie pośle. Polskich rolników. A dzisiaj mówicie dokładnie w ten sam sposób o potrzebie azylu. Mówicie, że niepotrzebny, tak jak i o zbożu. Dziękuję. Mówiliście o powodzi. Proszę że do nie brzegu, potrafi, panie pośle. Że tutaj dziękuję. Były problemy z powodzią. Dziękuję. To pan Jarosław Kaczyński nie potrafi. Po raz trzeci dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Dziękuję bardzo. Panie pośle,
Już tylko ta wierna publiczność pana słyszy. Nikt poza tym. Panie pośle, dobry artysta gra koncert nawet dla 3 osób. Wiem, ale czas już skończyć. Wiem. Panie pośle, dziękujemy. Panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń w imieniu klubu Polska 2053 Droga. Pani posłanko. Jestem ikoną dobrego traktowania, pani poseł. Tak, z całą pewnością. Natomiast słucham pana posła. Ale tam nie było wniosku. Było płomienne wystąpienie polityczne. O Jezu, a jak ja bym waszym zrobił, słuchajcie, z wniosków formalnych i wniosków przeciwnych. Zrobimy, to będzie niskopłatne. Na pewno sobie wszyscy na tym skorzystamy. Jeżeli potrzebują państwo szkolenia z wniosków formalnych, ogarniemy. Nie ma problemu. Wszyscy potrzebują. Proszę mi wierzyć, jestem tu od roku. Wszyscy potrzebują. I teraz na przykład pan poseł Mirosław Suchoń da przykład, jak należy składać wniosek formalny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Oczywiście zgłaszam wniosek formalną o przerwę 15-minutową. Było o przerwę, nie o przerwę 15-minutową. Czytajcie regulamin. Do rzeczy. Oświadczenie parlamentarne na pewno państwu parlamentarzystom się przyda. Szanowni państwo, ponieważ w pierwszym dzisiejszym wystąpieniu padło wiele nieprawd, oszczerstw i mówiąc wprost, w wielu miejscach pan prezydent wprowadził w błąd obywateli. Mówił między innymi o wielkich inwestycjach, słusznie pan premier nazwał je inwestycjami papierowymi. Mieliśmy papierowe inwestycje typu CPK, gdzie rzeczywiście planowano, opowiadano, ale nic kompletnie nie robiono poza zatrudnianiem znajomych w spółkach, które miały teoretycznie te inwestycje prowadzić. I w tym naprawdę byliście mistrzami świata. Dziękuję bardzo. Tym byliście mistrzami świata. Natomiast jedna rzecz wymaga wyjaśnienia. Kwestia inwestycji w elektrownie atomowe. W związku z tym, panie marszałku, wnoszę o to, aby w dniu dzisiejszym pani minister przedstawiła taką informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Są takie programy, które lubimy oglądać bez końca, ale każdy program musi mieć swój koniec.